Byłam najmłodszym zwycięzcą wojska wtedy w, na świecie. Czy w Europie. Na świecie chyba też. Nigdy więcej w ogóle nie chcę tego robić. Pamiętam, to było wtedy Opole i nawet mój były menadżer nie rozmawiał z ludźmi na temat tego, jak muzycznie pracuję. Tylko o tym, jak ja schudłam. Patrzcie, jak ona schudła. W pół roku dowiedziałam się, że ja mimo wszystko, mimo tych zrzuconych prawie 40 kilogramów, ja i tak na tym teledysku bałam już Ludzie potrafią być, mogę to powiedzieć, że są gnojami czasami. W tym, w tym świecie, w którym wtedy pracowałam, ja wiecznie byłam niewystarczająca. Ja mogłabym śpiewać pięciooktawowym głosem. Ja mogłabym mieć najpiękniejszą buzię świata. Ja i tak byłabym niewystarczająca. Aleksandra z Aleksandrowa. <grym> tak, tak to zacznę. Ale, tak jest. ale Ola Nizio, Aleksandra Nizio, Witam. Eee, to ja. <grym> tak, ale właśnie chciałabym, żeby, żeby ludzie posłuchali tej rozmowy nie przez pryzmat. Jeśli pamiętają Wojsa, mhm. tylko y, przez pryzmat właśnie Ciebie, żeby usłyszeli Ciebie. I, I dla mnie to jest też takie ciekawe spotkanie, bo. Mm, no, właśnie dużo rozmawiałyśmy w drodze. To prawda, tak. Tak, i, i tak sobie myślę, że y, u nas w tej serii można usłyszeć też dużo takich świadectw, które są takie, no, mocne, można byłoby tak powiedzieć, że mocne, że y, na pewno, y, no, szczególnie po komentarzach, można przeczytać, że, że wielu osobom to, to, co tam usłyszeli, pomogło, właśnie gdzieś na drodze nawrócenia i tak dalej, ale wiele osób. Y, jest takie, które też po prostu żyje wiarą y, i ma jakiś tam ten kręgosłup i, i nie doświadcza takich, y, no właśnie takich wielkich zwrotów. Potężnych skoków. Tak. I jednocześnie y, może odczuwać, no dobra, to, to co może jest ze mną nie tak, albo, albo jak to jest. I, I ty trochę mieścisz się w tej grupce, która, która żyje z Panem Bogiem, ale nie doświadcza tych takich wielkich zwrotów, tak. ale jednocześnie w swoim życiu te wszystkie rzeczy, które się wydarzały, pokazują jak bardzo właśnie te, 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 no, twoje życie i to, do, do czego dojdziemy, mam nadzieję, też e, twój dom i rodzina sprawiły, że właśnie jesteś tu, gdzie jesteś. Tak jest, prawda? To prawda. E, I teraz no, gdzieś zaczynając powiedzmy od jakiegoś początku, mm, no musimy zahaczyć. Musimy zahaczyć o Wojsa. No pewnie, zapraszam. Tak, e, wygrałaś? Tak. To też było takie, no, no wow, wtedy w Polsce to były jedne z pierwszych edycji. Tak, prawda? to była piąta edycja, to był właściwie początek początków. Plus w dodatku ty taka młodziutka. E, ludzie pokochali cię za to, że jesteś taka prosta, ale swoja. Tak, taka swoja. Tak. Nazywana <laughs> Polską Adel. Tak, prawda. Oczywiście. E, a jednocześnie trochę jest tak, że świat o tobie zamilkł, nie? No. Jak to się stało, że. no Myślę, że to się nie stało tak, że on świat zdecydował, dobra, zapominamy o Oli Zio. tylko tak. jakieś twoje decyzje doprowadziły do tego. No, jak to się wydarzyło? Tak jest. Um, to jest właściwie um, dobra historia na to, żeby nie chcę tutaj nikogo straszyć, ani nikomu, yy, wiesz, y, tworzyć jakiegoś złudnego przeświadczenia, że y, jak się pójdzie do takiego programu lub się zahaczy o, o przygodę telewizyjną, to twój świat się wywróci od razu w dobrą stronę, bo, no bo tak nie jest. I yy, ja rzeczywiście, wygrywając program, miałam 19 lat i byłam świeżo po maturze. Pochodzę w ogóle z, no z Aleksandrowa, o którym wspomniałaś. Yy, mamy w domu mini gospodarstwo. Wiesz, jestem dziewczyną ze wsi, więc mieliśmy maliny, chodziliśmy do tytoniu, pracowaliśmy yy, na wakacjach przy tego typu rzeczach. I nagle, 6 grudnia już będzie 10 lat. ogóle <śpuszcza> jakaś abstrakcja, że to już minęło tyle czasu. Ale 10 lat temu yy, zdobyłam tytuł Wojsa. Wygrałam 50 tysięcy, wtedy przecież była główna nagroda. No i wygrałam kontrakt z międzynarodową wytwórnią. Byłam najmłodszym zwycięzcą wojska wtedy w, na świecie. Czy w Europie? Na świecie chyba też. W każdym razie, no to był taki grom z jasnego nieba. To było coś, co y, dało mi takie poczucie, że ja tego naszego pana Boga złapałam za obie nogi. I go sobie tak ściągnęłam na ziemię, zbiłam z nim piątkę i mówię: Dobra, lecimy z tym, nie? Skoro mi dałeś talent, to dziękuję Ci bardzo. Lecimy dalej, nie? Po czym okazało się, że świat, do którego trafiłam, nie akceptował mnie. I to był największy problem, bo mój talent, moim talentem, wiadomo, jest największym darem. Jestem za niego wdzięczna każdego dnia, ale mój talent nie wybrzmiałby bez tego, jakim człowiekiem, jaką osobą jestem, a ktoś chciał mi wtedy to zabrać. Czyli świat czy tam, no właśnie, to już nieważne osoby, po prostu, chcieli, żebyś się zaparła siebie w imię jakiegoś show biznesu. Tak, w imię sławy, w imię, wiadomo, lepszych pieniędzy, większych kontraktów, większego po prostu zainteresowania medialnego. I ja tego nie mogłam zrozumieć, bo przecież halo, to było takie, jeszcze pamiętam no moje spotkanie wtedy z ludźmi, z którymi miałam podjąć współpracę. Wiesz, ja byłam wtedy, mówię, no miałam 19 lat, wygrałam program i ja byłam taka, wszystko jest przede mną teraz, nie? nie startujcie w ogóle nawet do mnie, bo zrobiłam to, co osiągnęłam coś, co się jeszcze nikomu wcześniej w moim wieku nie udało. I miałam takie totalne niezrozumienie ich zachowania, bo mówię, halo, przecież ludzie mnie pokochali w ludowym stroju w ludowym stroju, z jakąś totalnie niedopasowaną szminką, z rozmazanym w ogóle makijażem, z niezrobionymi brwiami. Wiesz, w ogóle totalnie przyszła dziewczyna, która po prostu kocha to, co robi. I ludzie mnie za to pokochali i ta moja autentyczność była moim biletem. A oni chcieli ten bilet po prostu mi, wiesz, podrzeć i stworzyć mnie na nowo na rzecz y, tych benefitów, o których wspomniałyśmy wcześniej. I dla mnie była to bariera nie do przeskoczenia. Nie byłam w stanie zmienić się na tyle, tak jak oni chcieli. Oczywiście zmiany, każdy z nas przechodzi jakieś tam zmiany, tak? Ja też jestem zupełnie inną teraz osobą, zupełnie inną kobietą niż to, co reprezentowałam sobą 10 lat temu. Wtedy byłam jeszcze dziewczynką, no, w wieku 19 lat. Co można mieć w wieku 19 lat w głowie? Zdały się maturę, świat jest otwarty. Życie jest w ogóle na wyciągnięcie ręki, ale nie takie życie wiesz, artystyczne z reguły, tylko raczej się myśli, może pojedziemy na tydzień ze znajomymi do Włoch e, autostopem. Albo coś. Wiesz, takie życie można prowadzić w wieku 19 lat. A ja wpadłam na tak głęboką wodę. Od razu. Przez którą nikt mnie za rękę nie prowadził. Ja nie miałam opiekuna, który mówi dobra Oleńka, zrobimy to. Tak, tak, tak i tak. Tylko ja z tym zostałam absolutnie, totalnie sama. I e, po prostu nie pozwoliłam zaprzepaścić mnie. Sobie. Nie potrafiłabym spojrzeć sobie w lustro, gdyby rzeczywiście te włosy na niebiesko zostałyby przeze mnie zaakceptowane. Gdyby te piosenki nie, nie, nie były o, o czymś, gdyby ten głos był wybielany, bo jest za bardzo chrypliwy i za niski na, na realia yy, ówczesnego świata, który przecież zawsze mówi, że jest otwarty na wszystkich, nie? I wtedy to była ściana, której nie potrafiłam przebić. I to było coś, co bardzo zmieniło moje postrzeganie sukcesu muzycznego. No tak, bo nie wybrałaś tej drogi, nie zdecydowałaś się zafarbować się na niebiesko i zrezygnować z, z siebie. Tak. No ale z jakiegoś powodu tak musiało być, bo właśnie ja bym chciała, żeby, żeby jakoś wybrzmiało to, mhm. żeby ludzie mogli sobie dzięki temu właśnie zapamiętać, że no właśnie, zrezygnowałaś z czegoś, co wydaje się wow. No, będę mieć ustawione życie. No, no wtedy, tak? jak się ma 19 lat, myślę, no dobra, tutaj już pieniądze przyszły, tutaj będzie kontrakt, tutaj i tak dalej. Tak ale zderzasz się, zderzasz się właśnie z tym, że musisz się jakoś zmienić, ale ty masz sobie taką siłę, że mówisz, nie dostosuje się. Tak, tak było. Nie, ona musi wynikać skądś, mhm. prawda? To, to musi być w człowieku ugruntowane, bo myślę sobie po moich wieloletnich doświadczeniach, latach dostosowywania się i bycia taką, jak inni chcą, żebym była, mm -hmm. tylko po to, żeby być zaakceptowaną, że zazdroszczy ci tamtej siły. Że zazdroszczę ci tamtego, że powiedziałaś nie. Przecież to jakby wiązało się z tym, że no, no nie zrobisz pewnie kariery, bo nie masz właśnie nie masz tych dość, nie które mam oni, tego ci wsparcia, tak, tak. oni ci dawali, nie? Mm -hmm. Skąd ta siła? Ja myślę, że z domu. I bardzo to powtarzam za każdym razem. Rodzina jest moim ogromnym filarem i taką najsilniejszą. E, częścią mnie. Moi rodzice są wspaniałymi ludźmi, którzy wiesz, e, wspierali mnie w każdej możliwej mojej. w, w każdym moim wyborze. Wy, Wymyśliłam sobie, wiesz, studia nad morzem, tysiąc kilometrów prawie od domu, rodzice powiedzieli jedź. Powiedziałam, że jadę na e, castingi do Wojsa. Rodzice powiedzieli jedź. Nie było Ola Boga, dziecko nie jedź. Boże drogi. Było jedź. Jak się dostałam do wojska, mój tata busem zebrał pół wsi. Przecież nie ja przywiozłam najwięcej w ogóle publiczności, mm -hmm. jako mm -hmm. takie, bo jechał ze mną mój cały zespół ludowy. Jeszcze jechała moja cała rodzina, która jest swoją drogą bardzo duża. I mój, i, i wiesz, i oni byli ze mną w każdym momencie tego programu, Każ, każdego, na każdym etapie był ktoś ze mną z rodziny, na każdym możliwym etapie. I uważam, że to jest moja największa siła, że oni zaszczepili we mnie miłość do siebie. Od kiedy byłam najmniejszym w ogóle szkrabem, nie? Miałam dużo miłości w domu, i, i wiem to, że bardzo mi to pomaga w życiu dalszym, nie? Chociażby tą miłość przekazywać dalej ludziom, być dla nich dobrą, być dla siebie dobrą, że ja mam siłę być dobrą dla samej siebie, że mam takie, okej, okay, może nie jesteś z żurnala, może nie masz figury modelki. Może masz dla niektórych za dużo tu i tam, ale ja dla siebie jestem najlepszą wersją w każdego dnia. I nie dlatego, bo mnie nie definiuje mój rozmiar. Tak jak Ci mówiłam na dzisiejszej podróży w samochodzie, nie definiuje mnie moja metka na spodniach, nie definiuje moja głowa i moje serce, to co ja mam do zaoferowania ludziom. I jeżeli ja dzięki nim jestem taka, to jestem szczęśliwa, bo mam. Czelność mówić, że jeżeli założę rodzinę, jeżeli będę mogła mieć dzieci i będę je mieć, to wiem, że te moje dzieci będą równie silne i równie mocne w swoich życiach. I to jest najsilne, najpiękniejsza wartość, którą będę mogła im przekazać. Nie to, że wiesz, mama była w telewizji, mama śpiewała, mama zna, mama z Marylą Rodowicz na scenie stała. To jest fantastyczne. Ja sobie ja mogę po prostu, wiesz, jak masz taką listę życzeń, to nawet nie potrafiłam sobie tego zapisać, że ja będę z Marylą na jednej scenie. A śpiewałam z nią dułę. Do tej pory, jak ona mnie widzi na jakichś eventach, czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy razem na scenie, ona o mnie pamięta. O mnie, o Oli z Aleksandrowa, która przed Wojsem, po zdaniu matury, chodziła na maliny żeby... i śpiewała wesela. Wiesz. I, i, I spełniłam sobie jakieś tam takie te swoje mini marzenia, ale to też jest. Nie chcę tutaj mówić, że jestem jakimś, wiesz. Yy... Wzorem totalnym do naśladowania, ale chcę tylko, żeby ta moja historia miała taki wydźwięk, że można być sobą zawsze. Po prostu możesz być sobą, realizować się. Może będzie trudniej, bo na pewno będzie. Może być ciężej, bo na pewno będzie. Ale jesteś w zgodzie ze sobą. Wstajesz rano, patrzysz sobie w oczy, w lustro i masz takie. Byłabyś. Totalnie beznadziejną w niebieskim, po prostu nie pasowałyby ci niebieskie włosy, nie? To była trudna decyzja. To była bardzo trudna decyzja, bo no, przecież ten świat kusi. No tak. Proszę cię, on świeci, wiesz, cekinami, światła reflektorów. Wszyscy cię kochają. No wszyscy cię kochają za talent, za charyzmę, za to, że po prostu jesteś olą, która wychodzi na scenę w pięknych sukniach. Wiesz. To jest splendor, za którym artystyczne ego tęskni. Ja nie mówię, że ja tego nie lubię, bo ja lubię. Lubię to. Ale lubię to na moich zasadach. I lubię być doceniana za to, że jestem dobra w śpiewaniu. A nie za to, że schudłam 35 kilo. Mhm. Właśnie, może powiedzmy tą historię, bo ja ją już znam, bo mi ją o, o niej opowiedziałaś. I, I to jest właśnie też... Y też coś, co, co jakoś moim zdaniem charakteryzuje Pana Boga. Bo o ile w, naszych, w naszej rozmowie można mieć takie poczucie. Że nie mówimy wprost, że on tam coś zrobił, to tam jest bardzo dużo właśnie tego, jak kocha. Bo ja jestem przekonana, że ty przyjęłaś jego miłość, dlatego kochasz siebie, mhm. dlatego, że rodzice ci to dali. Oczywiście, jest tak, że możemy się wywodzić z rodzin, w których tej miłości nie ma, i ktoś może powiedzieć: no dobra, ona tak ma, ale ja tak nie mam, ale to nie oznacza, że nie możesz mieć, bo ty decydujesz, tak? Nie? Tak. To są dwie rzeczy, które chcę powiedzieć w sumie, żeby ich nie zapomnieć, to wrócimy do tej historii, ale w mhm. samochodzie powiedziałaś też jeszcze o takim, to też w kontekście właśnie chudnięcia i tak dalej powiedziałaś, że yy, w tym miejscu, w którym jesteś, czyli z tą figurą, jaką jesteś, mhm. to może być dla kogoś to miejsce, do którego on dąży. on dąży, nie? Tak. I że to, jak ty siebie akceptujesz w tym miejscu, może być też motywacją dla tej osoby, która chciałaby w tym miejscu być, tak. która chce zawalczyć nie wiem, o swoje zdrowie, nie? I że jeśli ja nie będę szczęśliwa w tym miejscu i nie będę siebie akceptować, no to nie dość, że dla siebie jestem w jakiś sposób destrukcyjna, to też dla innych. Tak. To nie oznacza, że mamy, to żeby tak nie wybrzmiało, że nie mamy walczyć o jakieś swoje zdrowie, bo dla mnie w ogóle najważniejsze z mojego własnego doświadczenia jest też to, żeby sobie zdać sprawę, że to nie, jest, że to nie może być walka o akceptację, o to, żeby się wpisać w jakieś kanony, tak. tylko i wyłącznie o swoje zdrowie. Dziękuję. Jeśli jest ci dobrze w takim miejscu i ono też dla twojego zdrowia jest w porządku, bo nie wiem, masz taką budowę, nie wiem, tutaj sport, zdrowie i tak, i wszystko jest okej, okay. to bądź. Tylko bądź szczęśliwy, nie? Tak. Żeby nie gonić za jakimś króliszkiem, który nie wiadomo czym jest, nie? Tak. No to, to jest ta jedna rzecz, a druga to jest właśnie ta historia, o której chciałam, żebyś opowiedziała, mm -hmm. dotycząca właśnie tego, no, tego bycia niewystarczającą, nie? Mm -hmm. Y -hmm. Może nie to, że ciężko się do tego wraca na, wiesz, y trochę to ściska w żołądku, bo ja sobie myślę o tej właśnie mnie sprzed 10 lat, o tej dziewiętnastoletniej dziewczynce, która no bo była wtedy dziewczynką. I, I myślę sobie, że kiedy wiesz, mmm, przychodzisz na nagrania do renomowanego programu i mają dla ciebie tylko leginsy na przykład, nie? I wmawiajcie, że nie ma dla ciebie spodni na przykład, gdzie masz takie. Mam 10 par spodni w mojej walizce do tej pory. Jadąc na które nagrania, wożę ze sobą własne ubrania. I nie dlatego, że tam już tego nie ma, bo. O oh, matko, przepraszam. Bo dzięki Bogu y, to się zmieniło. I podchodzę do tego zupełnie inaczej i, i w ogóle ten świat się coraz bardziej otwiera. I Bogu dzięki. Bogu dzięki, że to się tak dzieje. Ale y, no nieraz nie dwa słyszałam, wie, żeby pr pracować w mainstreamie, czyli w tej muzyce szeroko pojętej popowie radiowej. No to muszę się zmienić. Muszę schudnąć. Muszę się zmniejszyć. I był taki etap w moim życiu, kiedy to był mój wcześniejszy związek, który bardzo mnie poharatał, Bardzo mnie poharatał. Tak jak ci mówiłam w samochodzie, to jest smutny cytat, ale goluję, bo to mówiła akurat Agnieszka Chylińska, że ktoś jej z serca zrobił tatar. Ktoś ją przemielił. To u mnie było to samo. Ktoś mi z mojego takiego biednego serduszka malutkiego, niziowego, taki wiesz, ja mu tak wyłożyłam ten, ten weź je sobie, proszę. A on nie tak wie, ściachał, nie? I ja wtedy, żeby zagłuszyć w sobie to takie poczucie um, wystawienia, skrzywdzenia, ja wtedy wkręciłam się bardzo w siłownię. Ja zamieszkałam na tej siłowni wręcz. Ja wtedy y, potrafiłam dwa razy dziennie chodzić na treningi. I ja to lubiłam, bo to nie było tak, że ja sobie to wyżyłowałam, tylko y, ja jestem też osobą, która nie, y, wiesz, nie, nie zapiera się często, ale jak już się zaprze na coś, to jest koniec świata. I ja rzeczywiście mieszkałam na tej siłowni wtedy. Jadłam rano owsiankę na wodzie, potem był kurczak z czymś tam, potem był y, y, pomidory z cebulą na kolację, z, z dwoma tymi y, krążkami ryżowymi. Mm -hmm. To tak wyglądało. No ale wiesz, ale nagle. Ale to była też Twoja walka z tym bólem serca. Tak, mm -hmm. tak. Mm -hmm. Bo ja sobie też zawzięłam się mówię, że. No bo czymś sobie musiałaś to. Musiałam mm -hmm, sobie zagłuszyć. zagłuszyć ten ból mm -hmm. jakiś tam, nie? Mm -hmm. Ja ale wybrałam wtedy akurat y, 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 tryb siłowniowy. No i pamiętam, że w pierwszych tam chyba pół roku ja wtedy zrzuciłam te 27 na początku 27 kilo. No to przecież to był jakiś kosmos. W sensie ja się bardzo lubiłam w tym. Ja, ja po prostu, tak jak ci powiedziałam wcześniej, wyżyłowałam to sobie, pokazałam sobie niedział, jesteś mocarna. Patrz co zrobiłaś? To jest 6 miesięcy 27 kilo. Patrząc teraz na to, zrzuciłam z siebie siedmioletnią moją siostrzenicę, którą na środku wiesz, jak przyjeżdżam do domu. I e, pamiętam, to było wtedy opole i nawet mój były menadżer nie rozmawiał z ludźmi na temat tego, jak muzycznie pracuję. Tylko o tym, jak ja schudłam. Patrzcie, jak ona schudła. W pół roku chłopie, widzisz, wystarczy zamieszkać na siłowni. Się zawziąć można się zawziąć. Ja wtedy nie miałam pojęcia, że moje. E, Mój wygląd też jest skierunkowany na przykład hormonalnymi problemami, nie? O czym też rozmawiałyśmy. Że w końcu trafiłam na lekarza, który powiedział mi, że moje y, sytuacje, y, wiesz, na przykład miesiączkowe, chociażby nie są zabawą. To nie jest po prostu mój wymysł, tylko rzeczywiście mój organizm po prostu próbuje sobie radzić z jakimś tam y, dyskomfortem, tak? Potem dorzuciłam kolejne 10 kilo, i wtedy. Słuchaj, Ola, nagrywamy. Robimy wszystko. Nagle zaczęły się odzywać, wiesz rzeczy, Nagle zaczęły się kampanie, nagle zaczęły się nagrania, nagle nagramy piosenkę. Nie ma problemu. Ale teraz nagramy piosenkę. I ja miałam takie. Naprawdę to jakby o to wam chodziło przez ten cały czas? O te 30 kilo, czy tam 35 kilo, więcej na mnie? Żebyście zainteresowali się mną jako osobą. I to też jest straszne. Jakby no, straszne. Ja mówię no, straszne. o tym i mam takie, że jak to mm. brzmi w ogóle. I pamiętam, jak dziś nagrywaliśmy teledysk do koło odpornych, chyba nikt o tym nie mówiłam nagrywaliśmy teledysk do odpornej i no wtedy już byłam, wiesz, mm -hmm. laseczka. Mm -hmm. W sensie jakby w no kanonie tak, laseczkowym, mm -hmm, nie? Mm -hmm. I, I, ale i tak byłam zakładana, wiesz, miałam zakładane sweterki na nagrania i musiałam siedzieć na nagraniach, mm -hmm. żeby nie było w ogóle widać okay, mnie. Mm -hmm. Więc siedziałam na nagraniach. I miałam tancerkę, która tańczyła w tym teledysku. I później dowiedziałam się, że ja mimo wszystko, mimo tych zrzuconych Prawie 40 kg, ja i tak na tym teledysku już wyszczuplana. I jak ja się o tym dowiedziałam, to miałam takie koniec. Uwierz mi, jest mnóstwo słów, które teraz mi się kotłują w głowie, które chciałoby teraz wybrzmieć, ale zamknę to w sobie po prostu koniec. Bo to jest bardzo złe. To jest destrukcyjne, to jest straszne. I pamiętam, jak moja stylistka stanęła wtedy w mojej obronie i powiedziała, że Wy jesteście coś niepoważni. Dziewczyna w 9 miesięcy zrobiła taki progres, a wam jest ciągle mało. I to jest to niewystarczające, o którym wspomniałaś. To jest to słowo klucz. W tym, w tym świecie, w którym wtedy pracowałam, ja wiecznie byłam niewystarczająca. Ja mogłabym śpiewać pięciooktawowym głosem. Ja mogłabym mieć najpiękniejszą buzię świata. Ja i tak byłabym niewystarczająca. I to był pierwszy raz, kiedy ja się z takim czymś spotkałam w moim życiu. Bo dla mojej rodziny zawsze jestem wystarczająca. Jakabym nie była, czybym schudła, czy bym przytyła, zawsze jestem wystarczająca. Dla mojego narzeczonego jestem wystarczająca. Czy w dresie, czy... Ja myślę, wiesz, że nawet więcej dla niego, po prostu jesteś cudna, nie? Tak. No tak no, no. Tak, jest wspaniały, kocham go strasznie. E, więc dla niego jestem też jakby po prostu najlepsza, tak? Dla moich przyjaciół również jestem po prostu, po prostu nizio, tak? To jest nasza dziewczyna. Ale... No i prawda jest taka, że ten background właśnie, mhm. to jak, jak, jakby Pan Bóg dawał tych ludzi na Twojej drodze, którzy zabezpieczyli Cię, sprawiło, że miałaś tak, tak, tak mocne plecy, że tak. tak powiem, nie? Ale w takim dobrym sensie, mhm. że nie pozwoliłaś na to, żeby ulec tamtym, tamtym myśleniu. Bo ile jest takich artystek, no słyszymy o różnych historiach, nie? Artystek czy po prostu yy, dziewczyn, które zmierzają do czegoś, mhm. bo świat tak chce. No tak. Oczywiście, że tak. Zresztą mówiłam ci też o tym już dzisiaj. W mojej głowie jest, jest przerobione przysłowie, że wiesz, gdzie Pan Bóg nie może, tam Krzysztofa pośle. Krzysztof to mój tata. Jest wspaniałym tatą. Jest najlepszym ojcem, jakiego ja bym mogła sobie w ogóle wymyśleć. Jakbym miała, jakby była loteria tatów, tatusiów, to bym sobie tego obrała okay. okay. bez, bez mhm. słów, nie? Mhm. Bo ja, mimo tego, że mam 29 lat, do tej pory, jeżeli są jakieś takie istotne, ważne sytuacje, to ja dzwonię do taty, żeby z nim o tym pogadać. Bo jest to bardzo mądry człowiek, który bardzo dużo przeszedł w swoim życiu. Jest bardzo mądry, jest bardzo mm, zdroworozsądkowy, a jednocześnie ma takie przysłowiowe jaja, żeby powiedzieć, że Ola, nie idź w to. Albo nie wiem. Dziecko spróbuj. Przede wszystkim raczej było, że spróbuj. Nie albo jeżeli chcesz śpiewać, rzuć te studia i śpiewaj, bo to jest twoja droga. Nie każdy rodzic powiedziałby to swojemu dziecku. Wiesz, że zostaw studia i, i, i śpiewaj. Oni, on, jakby ja miałam wolną, wolną kartę od nich, nie? Tak samo to, co ci opowiadałam, ja chodziłyśmy z siostrami na zabawy. I mój tata stał w drzwiach i mówił, Pamię jak mu fasa, wiesz, pamiętaj, jak się nazywasz. I, mm -hmm. I to mi dźwięczy w głowie do tej pory, bo mm, ja bym sobie nie mogła spojrzeć w lustro, że jestem tą nizio, a nagle jestem na scenie, wiesz. No nie jestem sobą na tej scenie. Zresztą mnie, ja do tej pory mam tak na przykład na scenie, jak nie próbuję się wsadzić w jakieś, na przykład, nie wiem, na przykład wysokie obcasy, ja mam tam stać i taka być, taka, wiesz, dystęgowana. Ja w ciągu dwóch Kolejnych 8 piosenek jestem w stanie zrzucić te buty, być tam na boso i biegać po tej scenie. A jak chcę stać, to sobie stoję, bo to ja je warunki. To też jest wspaniałe. Ale ta dojrzałość, taka, ta pewność, która ode mnie bije, też nie przyszła od razu. W sensie ja byłam pewna, ale byłam pewna y, mniej, mniej dojrzale. O. Ja byłam głośna, a nie pewna. Więc ludzie jakby mylili te, te, te dwa pojęcia, nie? Ja, jest, ja nie muszę teraz komuś udowadniać, że jestem dobra w tym, co robię. Bo ja jestem dobra w tym, co robię, kropka. Ja nie muszę komuś udowadniać, że jestem kochana, bo ja jestem kochana kropka. I to jest taki game changer w głowie, że to się nie mieści w głowie. No tak, nam jest bardzo ciężko w sensie wielu ludziom, tak mi się wydaje, jest bardzo ciężko. Eee, czy to jest mentalność Polaków? Trochę tak, trochę tak, bo my, no mam, my mamy trochę tak, że nie chcemy uwierzyć, nie chcemy chwalić, nie chcemy właśnie przyjąć to, jak jest. Bo oczywiście może być tak, że nie wiem, ktoś, ktoś może pochodzić z jakiejś trudnej rodziny, no trudne pewnie. relacje, nie, ale czy to oznacza, że, że jakby to jest koniec? No nie. To od ciebie zależy, gdzie pójdziesz i gdzie znajdziesz ten swój sens. I gdzie będziesz odnajdziesz tą swoją siłę? No oczywiście, no nie możemy się tak porównywać, no nie, ale, ale możemy właśnie odnaleźć w sobie tę siłę, żeby, no właśnie, żeby się z tym zmierzyć. Bo widzisz, ja na przykład w kontraście do Ciebie, tej, która wtedy schudła, bo, ym, bo to był jakiś sposób radzenia sobie z emocjami mhm, i tak, tak dalej, no po prostu y, zdrowy sposób, y, tak, bo, tak. bo mogło być gorzej. Mogło być gorzej. W, mo w moim przypadku myślę, że było gorzej. Y natomiast y ja, ch chcąc iść do liceum, mm -hmm. wiedziałam, że zmienię środowisko i tak dalej, chciałam być zaakceptowana. Y nie byłam w takiej łączności z rodzicami, w sensie takim, że no, nie czułam wsparcia. Czy czułam się akceptowana, będąc tym dzieckiem? Chyba nie. Ma miałam, mam wrażenie, że ja. To, to nie była akceptacja. To no tak jest i koniec, więc, ale to nie było takie, że kochamy cię taką, nie? Mhm. To no, tym bardziej, że, że coś tam próbowaliśmy diagnozować i ja to teraz po latach wiem, kiedy udało mi się. Wiem, że nie trafiłam na dobrych lekarzy, bo przeoczyliśmy insulinooporność, która już była wtedy, która ma jakiś związek z cukrzycą mojej babci, więc w genach mam to. Okej, okay, pewnie. I. I po prostu te rzeczy się, no tam po prostu nie, nie poskładały, bo jak sobie tam prześledziłyśmy z lekarką też rzeczy, które się wydarzyły, w którym, jak ile miałam lat, mi zaczęły wypadać włosy i tak dalej, no to się okazało, że to było już wcześniej, wtedy nie było też takiej wiedzy, yy, to się trochę kamuflowało pod yy, chorą tarczycą, no po prostu. Ja myślę, że no rodzice mieli dużo na głowie, było nas trzy i tak dalej. Yy. Ale wiem też, że, że to jest jakiś rodzaj takiego, może, zaniedbania. Nie mam do nich o to żalu, ale chcę też świadomie, jakby do tego podchodzić. Mhm. I to, do, to, że chciałam pójść do tego liceum, doprowadziło do tego, że zaczęłam się głodzić. Nie mam na myśli, że nie jadłam nic, ale jadłam, wyliczając sobie każde jabłko, każde coś tam bardzo niezdrowo po 200-300 kalorii dziennie. To jest głodzenie się. I oczywiście, że schudłam. Oczywiście, że schudłam. No tak. Bardzo dużo i w ogóle było wow. I wtedy zobaczyłam, że wow, tutaj chwalą coś Tak, tam. tak. I to jest, to jest bardzo złe. Bardzo. I bardzo złe jest dla mnie. Byłam wtedy, nie wiem, 15-latką, 16-latką. Po pierwsze, to powinno już w ogóle zaalarmować. Tak. nie? A ja wtedy mówiłam, mamo, no to tylko taki jogurt, coś tam. No, no to jest właśnie to, to, to trzeba uczulić, że, że rodzice też muszą być uważni na to, nie? No, ale rozumiem, że tam dużo rzeczy się na to mogło składać. Ja to robiłam po to, żeby być akceptowaną. I faktycznie, ja dostałam jakiś rodzaj akceptacji, więc pomyślałam, że tak musi być. To o to chodzi w świecie, nie? Mhm. O to chodzi w świecie, że żeby być zaakceptowaną, to muszę się wpisywać w jakiś kanon. I ja nie byłam na tyle silna, bo brakło mi e, właśnie, brakło mi, no, no tego, myślę, że trochę tego zaplecza, które miałaś. Nie, nie, chyba nie do końca czułam się kochana, czy jakoś jako dziecko po prostu i też nie miałam takiej relacji z Panem Bogiem, żeby wiesz, rodzice włożyli mi to, że jestem chciana, kochana, wystarczająca, że po prostu wydawało mi się, że, że tamte, tamta gonitwa i bycie jakąś w tamtej ramce, to jest właśnie to. Więc jak się w to wpasowałam, nagle okazało się, że jest super. Potem poka okazało się, że mam chłopaka, cztery lata w związku i w ogóle. Mhm. I zaczęłam, w mnie w ogóle nie było. W sensie takim zaczęłam spełniać oczekiwania. Okay. Zaczęłam po prostu być taka, jak ktoś chce, nie? Mm -hmm. I dopiero nawracając się i, i zderzając się y, z prawdą sobie, okazało się, że tamto to były jakieś maski. Okay. To ja byłam wtedy taka wiesz, właśnie, byłam taka odważna, głośna i tak dalej. To nie byłam ja. Ja jestem bardziej introwertyczna, bardziej słuchająca, chociaż mam dużo do powiedzenia, mm -hmm. ale to nie jest. 100% mojego czasu, nawet nie 90, nawet nie 50. Ja lubię ciszę. W ciszy się regeneruje, nie? I, I wiesz, jak słucham Ciebie, to widzę, że, że tak bardzo wiele zależy od tego, na jakim etapie właśnie nam czegoś braknie albo nie braknie, nie? Mm -hmm. Ale żeby nie było tak, że, jest, że ci, którym brakło, są przekreśleni. Tak. Bo ja mam to doświadczenie, że potrzebowałam więcej czasu, żeby, żeby to złapać, i, mm -hmm. i właśnie mi. Pan Bóg pomógł w tym, a potem ludzie, którzy pojawili się na mojej drodze, bo może komuś brakować, nie, może nie mieć taty, mamy, mogą te relacje być trudne, ale być może na jego drodze stają ludzie, którzy go kochają i dają mu tę miłość, tylko trzeba je, ją przyjąć, nie? Tak? Mhm. Trzeba po prostu zdecydować się wziąć. Dokładnie. Prawda? dokładnie. I, I też jak właśnie słucham ciebie, to, to sobie myślę, że to była niezwykła odwaga, żeby zrezygnować ze sławy, hmm. stojąc po swojej stronie. Nie, <noise> Dziękuję. Cieszę bo? się, że no bo, no bo, jest taki wydźwięk tego. No bo... No, no tak, bo... wiesz, ja miałam 23 lata i ja zostałam bez wytwórni, bez muzyki, mm -hmm. bez niczego właściwie. Mm -hmm. Gdzie miałam obiecane złote góry przecież. No właśnie. Mm -hmm. I wiesz... Ale mm. no nie wpisywałaś się w kanon. No nie, no nie wpisywałam głosów, się. Tak, tak, nie wpisywałam się w kanon. Nie. Po czym e, Pamiętam jedną z historii. Yy, to było Opole. Pojechałam tam z którąś. Nie pamiętam już którą piosenką. Pamiętam, że miałam drugie miejsce na, w głosowaniu widzów i w głosowaniu yy, jury. I pamiętam, że przyszła do mnie jedna osoba z, ze środowiska i spytała się mnie, że jeszcze. że nie, jak ty to robisz? I miałam takie, że. co. Ale o co ci chodzi? Do mnie przecież my w ciebie w ogóle nie inwestujemy, a ludzie i tak za to idą. Jak ty to robisz? mówię, okej, okay, czyli zrobiłeś teraz kanapkę. Aha, czyli trochę mnie pochwaliłeś, ale trochę strzeliłeś w twarz, bo we mnie nie inwestujecie. Sam się przyznałeś do tego, że macie mnie gdzieś. A mimo to, że ludzie. I to jest to jest kolejne rozkładanie rąk. Masz takie macie taki potencjał, którego nie potraficie wykorzystać. Ale mm, tutaj muszę się zatrzymać, bo to nie jest tak, że wszyscy ludzie ze środowiska, wszyscy są B, ja byłam zawsze cacy i ja byłam super ekstra i oni mi nie chcieli dać i ja w ogóle nie, nie było tak. Ja też mam swoje za uszami. Ja też nie potrafiłam odpuścić w wielu kwestiach, bo czasami można było. Brakowało po prostu tego takiego spoiwa, tej takiej, tego kompromisu. Ja kiedyś się śmiałam nawet w wywiadach, że moja płyta będzie miała tytuł kompromis. Bo, yy, bo tego brakowało. Oni byli uparci na swoją modłę, ja byłam uparta na swoją modłę, nikt nie chciał odpuścić. To jednak jest praca. To są, jeżeli ktoś w ciebie inwestuje, w każdej dziedzinie życia, jeżeli ktoś w ciebie inwestuje, oczekuje wyników. Oni ich nie widzieli, tych wyników, bo może ja dawałam jeszcze za mało, może oni też dawali za mało, żebym ja chciała dawać więcej. Wiesz, to są sytuacje, które można analizować na wiele sposobów. Ale mm, wiesz, kiedy po pandemii. Wróciłam grać y, imprezy kotletowe czytaj wesela. I kiedy grałam kolejne wesele, czy tam trzeci raz, y, trzecia noc z rzędu zerwana, i kiedy wracałam do domu załamana, zapłakana, y, w ogóle ze ściśniętym gardem, mówiąc, że nigdy więcej nie zaśpiewam. Nigdy więcej w ogóle nie chcę tego robić, bo to, z czym się wiąże takie życie, jest absolutnie nie dla mnie. Bo jakby śpiewanie tego typu imprez jest takim trochę. Bo w ogóle to też jest straszne, bo moje życie muzyczne jest taką jedną wielką skrajnością. Bo z jednej strony mam tak, z jednej strony występowałam na opolu, zajęłam tam drugie miejsce, a następnego dnia na szóstą rano miałam zmianę w maku. Opracowałam w tej pięknej korporacji przez chwilę na dworcu w Krakowie, mogliście mnie tam spotkać. Pracowałam tam przez chwilę i miałam zmianę na szóstą rano. I wiesz, grałam koncert z Krzywym, Andrzejem, graliśmy jakąś tam imprezę, po czym ja następnego dnia miałam zmianę, w, wiesz, w Maku. I on przyszedł do tej pracy, i on na mnie patrzy. On w ogóle nie uwierzył. Ja mu mówiłam, że ja tam pracuję, no bo no musiałam się za coś utrzymać, tak? Skoro nie mogłam grać koncertów i nie mogłam wielu rzeczy robić, no to trzeba było za coś żyć. Więc I pamiętam, jak dziś, jak on przyszedł do tej pracy, a ja, ja myślałam, że się ze wstydu spalę. A teraz mam takie poczucie, że ja sobie radziłam, jak mogłam. To nie był, powod... To nie ja powinnam się wstydzić. Ja się nie bałam pracy, nigdy się nie bałam roboty. Ja zaczęłam śpiewać wesele miałam 15 lat. Mówiłam ci o tych 400 zł, które przyniosłam pierwszy raz do domu. Boże, jakie to były pieniądze? Kiedyś. No tak, tak. W wieku 15 lat zarabiać w jedną noc 400 zł za, za śpiewanie, gdzie jeszcze mnóstwo ludzi uważało, że moja praca nie jest pracą. Ile razy ja się spotykam, wiesz, z takim przeświadczeniem, że śpiew nie jest pracą? No przecież jedziesz, śpiewasz godzinę, jeszcze ci za to płacą. Wielka, wielkie mico. Tylko, że wtedy nikt nie myśli o tym, że ja zaczęłam śpiewać, jak miałam lat, na przykład, nie wiem, 6, 7. Jeździłam na festiwale, jak miałam lat 13, 12. Poświęcałam mnóstwo rzeczy na to, żeby ten śpiew był taki, jaki był. Nie? O takich rzeczach też się głośno nie mówi. A w tym wszystkim gdzieś był ten nasz staruszek, tak myślę. Tak jest, oczywiście. Mówię do niego staruszek. Często. Staruszku. Bo on mnie pilnuje bardzo. Mówiłam ci o tym też, że mm, ja gdzieś mam u niego specjalne chody. Jak jest taka loteria, to się czasami, a z Nizio, teraz, teraz powalczymy. Teraz jej to dam, teraz jej, tu jej trochę odejmę, tu jej trochę zabiorę, ale tu jej za chwilę przyślę coś tam. Jest moim super opiekunem. Mimo to, że mm, to też musi głośno wybrzmieć, ja nie uważam się za, wiesz, najbardziej wierzącą osobę świata. Ja nie, y, nie jestem dobra w dyskusjach, y, jeżeli chodzi o, wiesz, o, o kościół. Ja zadaję mnóstwo często niewygodnych pytań, które y, często też odbijają się echem. Też czasami mogłabym po prostu zakręcić ten kurek ciekawości, ale to jest, wiesz, to jest ze mnie, to wychodzi, też nie umiem tego zatrzymać. Ale. Y, Gdzieś mam tą opiekę jego non stop nad sobą, bo gdyby nie to, gdyby nie ta jego opieka, gdyby nie nie ta miłość moich rodziców, która też jest, myślę, jego opieką, nie byłabym tą kobietą, którą jestem. Nie byłabym nie miałabym tyle miłości do ludzi i do świata, ile mam. To jest też takie mocne i to też dociera bardzo, bardzo rzadko to do mnie dociera. Ale do mnie dociera, dociera w bardzo skrajnych sytuacjach, kiedy wiesz, kiedy czekasz na kolejny przelew, który nie przychodzi, zostaje ci, nie wiem, 30 zł na koncie, a masz do opłacenia mieszkanie. I masz takie. Gościu, co teraz? Nie wiem, pomóż, zróbmy coś, nie? Albo, nie wiem, nie wiem, no, daj mi jakiś znak, że ja mogę coś zrobić, po czym następnego dnia dostaję telefon, że trzeba zagrać koncert. Takie, wiesz, mhm. dzięki. Wiesz, pakuje walizkę i gonie, nie? A masz takie wrażenie, że właśnie tą decyzją, której poszłaś za sobą, czyli uszanowałaś siebie, całą jako osobę, mhm. e, ja to jakoś tak w takim wymiarze, jakimś takim głębokim, to mnie dotyka. To, to masz takie wrażenie, że, e, że wybrałaś jakąś taką drogę, którą on przygotował, mimo że Ktoś mógł powiedzieć no dobra, ale mogłaś mieć sukces, ale wybrałaś tamtą i dlatego on na tej drodze też cały czas jest. Znaczy ja nie mówię, że jakbyś wybrała tamtej to, to by go, go nie było, było. wiem. Ale y, wiesz, no ktoś mógł powiedzieć no dobra, no ale no właśnie. mówisz, że musisz czekać, bo nie masz przelewu, nie? Ale przecież mogłoby być inaczej i dostrzegłabyś z, by si tak, z, z czego stop. się cieszysz, ale czy nie jest tak właśnie, że mm, że właśnie teraz jeszcze bardziej odczuwasz, że jest, mhm. że jest w twoim życiu Pan Bóg. I się o to troszczy, bo nie zaparła się siebie. Hm. Moja mama jest mistrzem świata w tłumaczeniu takich sytuacji, bo ona zawsze mówi, że Bóg ma zawsze plan. Albo ty sobie coś zaplanuję, Pan Bóg się będzie śmiał. To moje babcia świętej pamięci mówiła. Bo ja sobie mogłam zaplanować, że będę stała na tych wszystkich scenach i będę śpiewała te piosenki, które oni chcą, albo które chcieli, i będę miała tych siedmiu tancerzy wokół siebie. I schudnę w końcu tyle, ile trzeba. I ja będę chodzić w tych body i wysokich obcasach. Mogę, mogłam sobie to zaplanować. A wtedy Pan Bóg miał takie... Takiego pstryczka w nos dostałam, nie? Takiego taki... Nie nazwę tego upadkiem, bo to był świadomy wybór. Bo ja też to przeanalizowałam z góry na dół, że nie czułam sensu tej współpracy, kiedy ona nie przynosi ani jednej, ani drugiej stronie korzyści. To, bez, to było bez sensu, bo oni trzymali mnie, ja trzymam Bez sensu. Mm, I uważam, że wiesz, oczywiście, że miałam duży żal mm -hmm. w jakimś tam stopniu. Ja rzadko się obrażam, mm -hmm. ale jeżeli chodzi o, o, o staruszka, to się ze trzy razy w życiu tak mm -hmm. potężnie, nie? tak tupnęłam nogą i miałam takie, a po ty tym mnie w nos. Mm -hmm. Nie będę z tobą gadać już. Mm -hmm. No, obiecywałeś i poszedłeś. Mm -hmm. Dzięki. Dzięki, stary. Mm -hmm. <laughs> miałam tak nieraz nie dwa. Ale mm, potem się okazywało, że, że to miało mieć głębszy wydźwięk za mm, miesiąc, mm, dwa, trzy, mm. za sześć. No bo tak, z tamtej perspektywy mogło się wydawać, że, no, że wybierasz jakąś gorszą opcję, nie? Bo dobra, no przecież Prób można mniejszą. się jakoś dogadać, że coś tam, nie? I, I często też stajemy przed takim czymś, dobra, mam w miarę stabilną pracę, no ale jestem nieszczęśliwa, nie? Jestem, to mnie wykańcza, wracam i po prostu... Psychicznie mam taką znajomą, która, która tak miała, i ona też w końcu doszła do takiego momentu, że nie mam pracy na to miejsce, ale muszę zrezygnować. Mm -hmm. nie? I to jest trochę tak, że nie mam niczego, nie mam alternatywy, nie mam alternatywy ale rezygnuję, bo tak. to niszczy mnie. Tak, tak. I, no i Pan Bóg mówi: dobrze, jestem, jakoś sobie poradzimy nie mhm. Jakoś sobie poradzimy. No to też jest moje doświadczenie. W pandemii zakładasz działalność. no Ludzie, którym to mówiłam, to trochę mówili, no to tak bym powiedział odważnie. No, odważnie tak. chcesz płacić ZUS, w <grym> ale takie ładne, takie ładne. Tak ludzie odważnie. Ludzie, tak, ludzie mhm. zamykają firmę, ale okej. Okay. No i ja zaufałam, ale patrzyłam tak krósko, krótkodystansowo. To znaczy, nie wiem, ja bardzo, bardzo y, jakoś y, m, 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 czy powiedzieć wierzę. Wyznaje takie coś, że jestem tu i teraz, tak? Mm -hmm. W takim sensie, że oczywiście nie jestem takim lekko duchem, nie myślę, co, że tam nieważne, co to będę ja miała w lodówce. Tylko no dobra, planuję sobie nawet trochę do przodu, ale nie przywiązuję się do tego. Czerpię z tego, że jestem tu i teraz, mm -hmm. nie? I, I uważam, że Pan Bóg też tak jest, tu i teraz. On ma plan, ale zasadniczo jest ze mną tu i teraz. I, i to właśnie tu i teraz to, to realizuje. Dlatego ym, no właśnie, życie w lęku w obawie. I planowanie bardzo do przodu, to no czasami jest ryzykowne. Bo mogłaś sobie wtedy, a dobra, będę stać na scenie, coś tam, i przełknąć to tłamszenie się. Ale czy siedziałabyśmy tutaj teraz? Nie sądzę. No. Nie, bo mnie uwiodło w tobie to, bo ja, ja na Instagramie i w ogóle, mhm. mm, że jesteś olą, zwykłą. Ja w ogóle, jak rozmawiam teraz o Wojcie, to, to no jakby pamiętam, bo to jeszcze był ten czas, że tam oglądałam no bardzo i tak dalej, ale no ja ci właśnie zapamiętałam z tego, że że bardzo wybrzmiewa, że kochasz siebie, ale to nie jest to takie, takie selfie, które teraz jest takie tak, body positive. positive takie, mm -hmm. Nie, to nie jest to. To nie jest to, bo to, co ty, to, to jest miłość. A to, co jest tamto, to jest takie slogan, bo teraz jest tak modnie, nie? Mm -hmm. Nie mówię, że to jest źle i że w każdym przypadku, ale często tak jest, że trochę to wbijamy w taką szufladkę, mm -hmm. a tu chodzi o to, żeby to wypływało z miłości, nie? Tak. I ty i ta akceptacja do wszystkiego wypływa z miłości. Jestem przekonana, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w Twoim życiu, one wypływają z tego, że siebie kochasz. Tak. Tak. Bardzo Ci dziękuję za to, że to powiedziałaś. To jest w ogóle jeden z piękniejszych komplementów, które usłyszałam. Bardzo Ci dziękuję za niego. No, bo ale oczywiście, no, no tak to widzę. bo, bo mm, tak, ta miłość sama, do, ale to też nie było tak, że ja całe życie tak miałam. Ja tego nie definiowałam nigdy. Jakby mój głos mnie definiował bardziej. Wszyscy wiedzieli, że ta Nizio to jest ta, co śpiewa. Jakbym powiedziała, że to jest ta Nizio, która, nie wiem, mm, grała w siatkówkę, no to raczej by nikt, wiesz, jakby głos jest moją, jest moją marką. I, a za drugim, drugą sprawą, którą najczęściej słyszę, to jest to właśnie, że ja jestem laską, która bardzo siebie akceptuje, która siebie kocha. I to jest taki moje, wiesz, magnum opus. <laughs> Trochę, że mm, ludzie mnie kojarzą z tego, że. Nie jesteś w stanie zrobić niczego, co obniży moją wartość mhm. jako człowieka. Nie jesteś absolutnie w stanie jako osoba totalnie randomowa. Mhm. Oczywiście, tak jak nie raz i dwa, na pewno zarówno twoje, jak i moje rodzice chlapnęli coś, co cię zabolało tak, że do tej pory na wspomnienie tego to ci serce tam, wiesz, ten tatarek mi się znowu odnawia, nie? Tylko, że ja na przykład wiem o tym, że nawet jeżeli rodzice powiedzieli coś w stylu Ob, znaczy nie obrażającego, bo to też za dużo powiedziane, ale coś takiego, co mogło cię za, ubo, ubodleć, dobrze powiedziałam, ubodleć, to y, oni nie robili tego na zasadzie, żeby ci dopiec. Tylko to była ich pokrętna, bardzo pokrętna, ale troska o ciebie, żeby cię przygotować na to, że ludzie potrafią być, mogę to powiedzieć, że są gnojami czasami. Że się nie, y, nie zastanawiają nad tym, czy to cię zaboli, czy nie. Ile ja miałam historii po programie, do których pisały do mnie dziewczyny, nieważne w jakim wieku, to ten wiek absolutnie tu nie miał znaczenia, które dziękowały mi właśnie za moją postawę, za to jaka jestem, bo nie ma takich osób w środowisku artystycznym, które mówią głośno o tym, że nie podskoczysz mi stary, stara. Nie zrobisz na mnie wrażenia tym, mówiąc mi, że jakbym schudła 20 kilo, to będę ładniejsza. Bo każda z nas na pewno to usłyszała nie raz i dwa. Że jakbyś schudła troszkę, to byś miała taką twarz piękną, w ogóle sarnie oczy piękna byś była wtedy. To już w ogóle byś świetnie wyglądała. No tak, ale ja wyglądam teraz świetnie. Jestem podobna do mojej mamy. Moja mama jest najpiękniejsza na świecie, jakby człowieku. O czym ty mówisz? Jak jestem podobna do mojej mamy, to nikt do mnie już, wiesz, nie ma startu. <grym, <grym, rozumiesz? Eee, no ale jest? to musi być niezwykła siła. Nie dalej jak wczoraj. Hmm. Na Instagramie u jakiejś jednej e, dziewczyny, którą obserwuję, była mowa o tym, że ona wpadła na jakiś tam profil dziewczynki. Nie wiem, ona ma, nie wiem, 15 lat, 14, może mniej, mhm. która wrzuca nagrania na e, Instagrama w ogóle, że taka młoda, nie wiem tam jakie są ograniczenia, no ale wrzuca w każdym razie, jak śpiewa. Mhm. E, no i wygląda na dziewczynkę, która ma jakąś nadwagę albo coś takiego, chociaż jak rozmawiałam ze znajomym, to mówię, że. Ma tam też wrzucone jakieś inne zdjęcia, i faktycznie no, jest po prostu jakaś taka, może nie super, hiper szczupła, nieważne. E, tylko ma taką okrąglutką twarz. No, tak. Jest małą dziewczynką. No, tak. I mnie ja mam coś takiego, no jest małą dziewczynką. Być może, być może jest chora, może bierze sterydy, bo coś tam. Tak. bo sterydy się właśnie często. Ale nieważne, nieważne jak wygląda. Ale mówię o tym dlatego, dla mnie to nie ma w ogóle znaczenia, ale ludzie, ona śpiewa pięknie. E, nawet trochę mi ciebie przypomina, w takim sensie, że naprawdę bardzo pięknie ma taki mocny głos. No jest okay. Malutka, nie? No. I e, malutka, no, no młodziutka. A ludzie w komentarzach, e, sport nie szkodzi, ty gruba świnio. Tak. dziewczynce kilkunastoletniej. Mhm. Nie, że ładnie śpiewasz. Był tam jakiś taki komentarz, no chciałem skheitować no ale w sumie ładnie śpiewasz. No i ta Instagramerka właśnie powiedziała... Początek, tak tak byś nie? I ta Instagramerka właśnie powiedziała, że ona się załamała, bo jak pomyślała że jej córka miałaby takie konto i ludzie by tak najechali tam, to przecież... I, i ona mówi, że nawet jak ona by była i w niej takiej, y, y, po prostu by, by tak by, by tak ludzie wjechali, nie wiem, jakby ona się tam jakoś prezentowała, bo ona też coś tam działa, to by w niej to zabiło jakąkolwiek pewność siebie. I że jak ona jak widzi ten internet, to ona nie chce, żeby jej córka tego dotykała, bo, bo ludzie kłamią. To, to, to jest kłamstwo, co się tak. co próbują wszyć, nie? I no ona tam zrobiła fajny gest, bo po prostu swoich obserwatorów przekierowała tam, żeby zostawili tej dziewczynce coś pięknego, coś pięknego nie? Yy, żeby ją doładowali, ale Ci ludzie myślą, że są anonimowi, ale tak. te konta są podpisane. Może normalnie wejść na profil i zobaczyć, kim jest ta kobieta, mężczyzna, którzy piszą tak. te rzeczy. Mhm. To jest jakiś dramat, że pozwalamy sobie w ogóle na jakieś takie ocenianie, mhm. bo to, to nie chodzi o to, że nie możemy mieć swojego zdania, ale dajmy spokój, czy, czy nie możemy zająć się sami sobą, nie? To tak samo jak ciebie, wiesz, po prostu chcieli włożyć w tym teledysku, jeszcze wyszczuplić, włożyć w jakieś ramy, bo wtedy będzie spoko. Tak. A kto o tym decyduje, przepraszam? No właśnie. Kto o tym decyduje? To w ogóle jakie, jakie masz prawo decydować o tym, kiedy wyglądam OK, a kiedy nie. Nie wiesz tego, no nie. nie wiesz tego, co przeżywasz. Nie wiesz tego, w jakim momencie ja w swoim najgorszym czasie, najtrudniejszym, psychicznie przeżywałam dramat. Mhm. Jakby, no i ja nie wiem, czy tutaj kiedykolwiek o tym mówiłam, ale było tak, że ja się bałam jeździć tramwajem, bo zdarzyły mi się kilka wzroków takich ludzi, że one mnie tak bolało, że ja ledwo byłam w stanie jakby funkcjonować. Nie? I to, to był dla mnie dramat, i ja sobie nie potrafiłam z tym poradzić, ale ja nie miałam w sobie siły ze względu na to, że potrzebowałam zabezpieczyć sobie inne rzeczy. Nie miałam też siły na to, żeby poddać się tak leczeniu, leczeniu, żeby mi się udało, nie? Mhm. Ale było, było potem tak, że jak właśnie trafiłam na spoko lekarzy i tak dalej, to nagle ludzie to zaczęli zauważyć i mówić: wow, jak ładnie wyglądasz. Ale dlaczego wtedy? Dlaczego wtedy ładnie wyglądam, nie? W sensie, jak schudam, było, że ładnie wyglądasz. Tak. I ja miałam tak coś, że cieszę się, oczywiście to mnie motywowało, ale dobrnęłam znowu do czegoś takiego, że tamto napędzało we mnie tą taką niedobrą część, która uzależniała się od tego, że ludzie mnie będą akceptować, jak będę chudła. Tak. To, to, jest, to jest równia pochyła. Mhm. To jest bardzo Bo, cienka granica, tak. którą jest przekroczyć można w ogóle w milisekundę. Tak. Nawet nie wiesz kiedy Dokładnie, stanie, nie wiesz nie? kiedy i uzależnia się od czegoś takiego. Tak. I to jest, to jest dramat, ale my to sobie robimy, w sensie ludzie ludziom to uh -huh. robią. Dlaczego, dlaczego nie pochwalimy się za to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy? Nie, nie to wiesz, co przeżywa ta osoba. W ogóle to takie chwalenie wyglądu, ale w taki sposób jest bardzo... Pamiętam jeden komentarz, jeden. Jakiegoś tam dalszego znajomego, który powiedział mi, że. O, Aga, super wyglądasz, super, yy, bo wiesz, no teraz to jest w ogóle zdrowsze. Yy, wiesz, że takie. I nie chcę całego tego cytować, tego komentarza, nie chcę też, żeby. No, no, no po nie, no pewnie. Ale chodzi o to, że mnie to tak dotknęło, bo sobie myślę, gościu, nic o mnie nie wiesz. Nie masz nie, pojęcia. Nie masz pojęcia o co chodzi. K a może teraz jestem właśnie niezdrowsza, tylko chora. Tak. Co tak. ty w ogóle mówisz? Nie, w sensie. I, i to, to jest straszne, to jest straszne. I takie wpychanie. I, i dlaczego o tym mówię? Bo uważam, że i z swojej historii wypływa coś takiego, mm -hmm. że może nam się wydawać, że Ola Nizio wygrała Wojsa, tyle pieniędzy, no to jest jej na pewno cudownie, nie? Ale jednocześnie zderza się z czymś, bo ktoś jej każe, nie bądź sobą. No tak. Potem wy nie wybierasz tej drogi, no to nie masz nic. No tak. No to pracujesz w maku. No, to musisz, no tak! No to musisz wrócić i pracować na wesele. A ktoś mówi, no nie, no wygra w wojce, no to przecież to królowa życia. Tak, no? Ludzie nie mają zielonego pojęcia, yy, jaką cenę czem, trzeba często zapłacić za to, żeby żyć w zgodzie ze sobą w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy nie mam porównania, nie będę się wypowiadać za innych, ale. Mm, Wiesz, moja odwaga cywilna w tym momencie, jakby podjęcia nawet tej pracy, w tym w McCafe, tym czy podjęcia innych prac, nie jest podyktowana tym, że yy, mi nie wychodziło muzycznie. Bo ja jestem świetną wokalistką. Wiem, że jeszcze dużo muszę poprawić, znaczy nie mu dużo poprawić, jeszcze wiele mogę się nauczyć, ale na ten moment mam bardzo dobry, do mam, mam dobry głos po prostu. To jest coś, co jest moją marką. I wiem, że jeżeli zgodziłabym się na jakieś tam ustępstwa i zaczęła korzystać z pomocy ludzi, z których, z których mogę korzystać, bo to jest też moja duża wada, o czym też my naprawdę dużo rozmawiałyśmy dzisiaj. Yy, mówiłam ci, że jestem mistrzem w sabotowaniu samej siebie. Pierwszy raz powiedziałam to w ogóle, aż mam ciarki na plecach, bo w końcu powiedziałam to, wiesz, jakby w opinii publicznej, bo ja mamy mnóstwo osób, które pójdą za mną w ogień. Chociażby z tytułu tego, że jestem dobra w tym, co robię, ale to też jest, uważam to za moją ogromną zaletę. Ja jestem najbardziej stadnym człowiekiem, jakiego ja sama poznałam. Gdybym miała poznać drugą taką siebie, to zbiłabym z nią piątkę, wiesz, bo ja jestem osobą, która taranem wchodzi. Jak jej drzwi mnie nie wpuszczą, to oknem się wtarabanie, nie? Gdzie trzeba. I umiem rozmawiać z ludźmi. Ludzie mnie lubią, ja lubię ludzi. I wiem, że są ludzie, którzy byliby w stanie ze mną współpracować, chociażby z tytułu tego, że moglibyśmy się spotkać. Ale ja nie umiem z tego korzystać. Albo kiedy już mam wszystko zorganizowane, wszystko mam już dopięte, to mam coś takiego... Nie, nie, bo mnie znowu nie zaakceptują i zaraz będą mi mówić, że wiesz, że jestem za, może ta, może ta stylizacja będzie na zbyt, wiesz, za duża, może coś tam, może coś tam. Jestem pełna jakiejś tam jeszcze skrajności, mm -hmm. które odzywa się tak dziewiętnastolatka, mm -hmm. No wiesz? tak, to co ci ludzie zostawili, tak. to nie jest tak, że jesteśmy w stanie nie, no, być tacy po prostu twardzi i nie przypuścić. Tak, to jednak mm -hmm. gdzieś, gdzieś to we mnie grało, mimo to, że miałam te dziewiętnaście lat, że pojechałam w jedną, drugą, trzecią trasę, gdzie pracowałam z samymi mężczyznami, musiałam bardzo zaznaczyć swoją pozycję yy, w tym świecie. Bo ja miałam 19 lat z facetami, którzy byli ode mnie starsi o 20 lat. Nadal gram z facetami starszymi. Oni są w wieku moich rodziców, a to ja ich trzymam wiesz, za gardę na zasadzie, że ogarnij się. Weź się do roboty, zrób to, zrób to, zrób to. Ten świat wymaga takich konkretnych działań od, od, od. Nie mówię tylko stricte od kobiet, bo wiadomo, że każdy musi być silny na swój sposób. Tutaj płeć absolutnie nie ma żadnego znaczenia, ale z mojej perspektywy ja bardzo szybko musiałam dorosnąć. I ta wrażliwa Ola, która płacze, wiesz. Z wielu powodów, jakby płaczę z moją, moim uściem emocjonalnym. Ja, jakby to powiedział mój narzeczony, że jakby ja płaczę ze wszystkiego. Mhm. Ze śmiechu, ze złości, ze, w ogóle ze, ze smutku. No taki katalizator, tak. Mhm. to jest mój katalizator wszelakich mhm. emocji. I yy, ja się bardzo często, znaczy miałam taki moment w moim życiu, gdzie ja się bałam płakać. Mhm. Bo przecież wszyscy wiedzą, że jestem taka. No <laughs> radosna. Tak, czyli, czyli znowu właśnie próbują cię tam włożyć tak, i tam chcesz zostać, bo ja jestem po, radosnym tam pasujesz, tak. pasujesz im, więc w sumie po co mam wychodzić z tego, Ja nie? jestem radosnym kuskowronkiem całe życie, więc jakby płakanie nie, od, nie, od, nie odpowiada temu. Tak samo że jestem, wiesz, silna, harda i taka, wiesz, a ja naprawdę taka wrażliwa, skoro pasuje A mi ja tam, naprawdę no. bardzo bym chciała czasami, wiesz, yy, nie wiem, do, jak dostawałam tulipany od mojego narzeczonego, to nie wiem, to się zapłakiwałam czasami. Bo dostałam od niego wiesz: bukiecik kwiatuszków. To było takie, wiesz, bo ja czasami naprawdę potrzebowałam takiego czegoś, że ja przychodzę do domu, kładę sobie, no wiesz, kładę się pod kocem, w smutne burito to się zawijam i ktoś mnie głaszczy po głowie i ktoś mnie ojojuje. Czasami tego po prostu potrzebuję, bo rzadko przez te ostatnie 10 lat, jakby zajmowanie się mojego zawodu, to po prostu miałam. Nie pozwalałam sobie na to. I im jestem starsza. W ogóle jestem w świetnym momencie mojego życia. Mentalnie, prywatnie, zawodowo coraz lepiej, bo yy, nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tej nadchodzącej trzydziestki, czy też doświadczenia życiowego, ale uważam, że jestem w świetnym momencie w życiu, bo ja wiem, czego chcę, wiem, czego oczekuję, wiem, co mnie definiuje i wiem, jaką osobą, co musiałam przejść, żeby do tej osoby mentalnie dotrzeć. nie? Żeby móc stanąć nawet naprzeciwko ciebie, która mierzy się, matko droga, która mierzy się z takimi y, sytuacjami, i mogę ci powiedzieć prosto patrząc w oczy, że ja, osoba, która niewiele różni się od ciebie, ale kocham siebie taką, jaką jestem, jestem super babką, wiesz, i nikt mi nie mówi, że nie jestem super babką. Mam mnóstwo wad! Tego nie, wiesz, mogę być y, czasami nadgorliwa, czasami próbuję zagłaskać ludzi, na których mi zależy. Robię mnóstwo rzeczy, które czasami mogą być nawet przez niektórych, wiesz, mm. m, uważane za destrukcyjne. Mm -hmm. Nie jestem idealna. I dla Boga też na pewno nie jestem. I wierząco też nie jestem. Mm -hmm. Popełniłam mnóstwo błędów. Mówiłam Ci, obraziłam się na Niego. Mm -hmm. Za dwa, trzy razy. I to tak, że powiedziałam, nie będę z Tobą gadać. Mm -hmm. Nie pójdę już do Kościoła więcej, bo nie chcę z Tobą gadać. Znowu mnie wystawiłeś. Mm -hmm. A on i tak wracał. Potem spotykałam osoby, które mm, jakoś tak mówiły mi, że dobra, już cię odbrać. No weź, no chodź. No wróć, już, no dobra, Wróć już będzie dobrze, nie? Chociaż może tak miało być, bo to było dobre. W tamtym momencie to była moja największa tragedia, życia. Myślę, ma. że twoją zaletą jest szczerość względem siebie, tak. pana Boga i w ogóle wszystkich, nie? Bo, tego bo, bo jakby w życiu. też była szczera wobec tych ludzi po Wojsie, bo nie, nie będę taka. No. Szczerze, no nie będę taka i to nie wyjdzie, nie? Wiesz, ile razy dostawałam do, 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 jakieś tam te portale plotkarskie, piszą na przykład co się stało ze zwycięzcami mm -hmm. Wojsa, nie? No i tam jest oczywiście, że Ola wygrała Wojsu w południu, miała 19 lat, była polska odel i zniknęła. Mm -hmm. Jej single się nie sprzedały i zniknęła. I pod tym, gdzie często na tych pudelkach jest Ogrom zła, takiej negatywnej energii, tego, że ludzie po prostu, wiesz, wyrzucają z siebie tą całą frustrację, zamykają tego laptopa i nie wiem, idą zajmować się swoimi dziećmi. Pod moimi e, tymi, wiesz, wpisami najczęściej jest to, to jest jedyna, znaczy może nie jedyna, ale to jest dziewczyna, która o siebie zawalczyła. I to jest dla mnie taka nagroda, bo ja wiem, że ja na tą scenę, ja zawsze mogę wrócić na scenę. Ja mogę, czy znaczy wrócić, ja nadal na niej jestem. To nie jest tak, że ja zrezygnowałam ze śpiewu. To, że nie jestem na, yy, wiesz, topowych tych festiwalach, nie oznacza, że ja nie śpiewam. Bo właśnie, bo wyznacznikiem samorealizacji i sukcesu nie są jakieś wyniki w sensie sprzedaż czegoś, oglądalność. Jest poziom, mój własny poziom zadowolenia. Tak. Nie? tak. To mhm. jest wynik mojego sukcesu. Ale to też jest ta, odwaga cywilna przyznać się do błędów, stanąć w prawdzie ze sobą. I powiedzieć sobie, że Ola, no zepsułaś sobie kilka rzeczy. Mogłaś skorzystać z tego, nie skorzystałaś. Mogłaś powiedzieć coś komuś, nie powiedziałaś. Mogłaś zrealizować to inaczej. Mogłaś się nie upierać, nie być upartą, bo wiesz, to też trzeba goś tam mhm. powiedzieć, no tak, tak. że mm, ja podjęłam na pewno mnóstwo decyzji, które też mm, ja sobie sobie nie wiem, czy to jest kwestia mm, czego to jest kwestią, ale y, Potrafię sobie sama te kłody układać. Wiesz? Ja nie mogę mieć prostej drogi. Ja sobie sama te kłody ścinam, układam i potem o nie, jak mi jest źle. Nie, nie umiem po prostu korzystać z sytuacji. Poznałam w tamtym roku fantastycznych ludzi, z którymi stworzyłam piękny utwór. Jest przepiękny, jest zalążkiem tego, co zawsze chciałam robić, czyli z nawiązaniem do, do folku. Kochałam folk. Będę kochać w ogóle wiecznie. I nagrałam ten utwór i on czeka. Mhm. Czeka na teledysk, który mogłabym, chociaż nie, no bo to jest kilka tam składowych, ale ja wiem, że gdybym nie, y, mogę uciąć te składowe i nagrać ten teledysk, mhm. bo mogę to zrobić, ale nadal jest zawsze coś, bo może jednak nie teraz, może nie ten moment. Świetnym y, przykładem tego, czego na przykład zazdroszczę mojemu narzeczonemu, jest to, on też tworzy. Jest grafikiem, ale również robi swoją muzykę. I on absolutnie nie przyjmuje się tym, czy to się komuś spodoba, czy nie. A że on jest samowystarczalny, na zasadzie on sobie nagra, on sobie napisze, on sobie skomponuje, on sobie zrobi teledysk sam i wrzuca to do internetu. I on się absolutnie nie przyjmuje, czy ktoś to skomentuje, czy nie. I mówię, no widzisz, a ja już tego nie mam. Jakby to moja pasja stała się również moim zawodem. To mówię, to jest tak, że jak ja bym powiedziała, że jestem grafikiem. Ja bym sobie wrzuciła jakiegoś konia na pańcie narysowanego, podpisała Aleksandra o, też bym to wrzuciła. Luzik. No bo mogłabym to zrobić, bo nie jestem w tym zawodzie, tak? I nikt by mnie nie oceniał pod tym kątem. No tak, bo jednak jest coś takiego, że przez to, że to jest twój zawód, też chciałabyś w głowie mieć takie coś, no, jakoś chcę z tego wyżyć. Tak, no tak. To jest coś, czym nie tylko mój talent, czyli hobby tam, tylko no ch chcę. I, i to, to sprawia, że, że gdzieś tam nas to ogranicza. Ale ja albo... sama sobie też te blokady sama mhm. narzucam. Wiesz? Bo tyle utworów, które stworzyłam, zostały wyrzucone do kosza, bo nie pasowały komuś tam. I nagle się okazuje, że mam utwór, który jakby wszyscy znajomi, którzy muzyczni, którzy usłyszeli ten utwór, uważali, że to jest najlepszy utwór w mojej karierze, który zrobiłam. Bo on jest mój w stu procentach. W sensie mmm, tekst stworzyła fantastyczna Basia Janega, która yy, jakby ona napisała ten tekst, ja go wzięłam i to było moje. W zasadzie ona mi go odda, bo ona mówi, że to, jest, to jesteś taka ty, że to jest niemożliwe, że to nikt inny nie może tego, tego, tego utworu zaśpiewać. I to jest najbardziej mój utwór, jaki w ogóle powstał. Tam jest, mój głos nie jest, wiesz, to była to pierwsze nagranie w moim życiu, gdzie producent nie kazał mi, na przykład, nie wiem, śpiewać ciszej. Odsuwać się od mikrofonu. Tylko nawet mi powiedział, no śpiewaj jak chcesz. I ja miałam takie, ale jak, jak chcę? Co to znaczy w ogóle, jak ja chcę? No wiesz, nie, nie dalej, nie bliżej, nie mniej chrypy? przecież ja mam chrypę, to jest moja mm, też moja taka trochę karta. Nie ma takich dużo głosów w Polsce. Albo są, który, o których jeszcze nie słyszałam, a bardzo bym chciała, także słuchajcie I, I są te utwory, które po prostu czekają na, 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 na pokaz. I, I też czasami mam także jak sobie biorę ten, ten różaniec, mhm. lubię się modlić różańcem, Ostatnimi czasy coraz bardziej. I tak sobie, wiesz, lecę sobie z tymi paciorkami i nagle mam takie no dobra, ale co teraz? Powiesz mi? Pokażesz mi, co mogę teraz zrobić? Super, że się mną opiekujesz, bo to czuję na maksa. Ale może to teraz już ten moment, kiedy mogę wydać ten utwór? Może teraz? I ostatnio mieliśmy bardzo nieprzyjemną rodzinną sytuację. Z dnia na dzień straciliśmy dziadka. Mojego, mojej mamy, tatę. Dziadek, dzień przed, przed udarem, wiesz, był na zakupach. Robił różne rzeczy. Dziadek był też facetem, który. Ogóle, to jest taki inside joke rodzinny, że moje siostry są podobne do moich rodziców, ja mam podobno dziadka Franka. Więc, y, bo dziadek właśnie też był taki, że jak drzwiami gdzieś się nie pepchał, no to oknem albo kominem. No to ja mam to konie, to samo. I dziadek, właśnie, mówię, dzień przed udarem załatwił wszystkie, robił wszystko tak, jak robił, nie? Zwykle. I później przyszło, przed udar, no i. i... I koniec, bo dziadek nie ma dziadka. I to, jeżeli, jeżeli śmierć ma mieć jakikolwiek sens kogokolwiek, to ja staram sobie to przekuć, że nigdy nie ma dobrego czasu na zrobienie czegoś co czego chcesz. Po prostu to robisz. Nie można myśleć nad konsekwencjami całe życie. I teraz, to też jest przykre, że mówię, takie tragiczne sytuacje napędzają ludzi do działania. Ale tak jak mówię, no trzeba sobie jakoś tą śmierć przekuć na coś, żeby może było prościej. Tak jak to zrobienie z serca Tatara przekułam na to, że zrzuciłam i zamieszkałam na siłowni, tak samo śmierć najbliższych osób przekuwam na coś, żeby coś z tego wynikło. Dlatego nie chcę więcej marnować czasu. Nie. To kiedy usłyszymy ten utwór? Mam nadzieję, że w najbliższym już, mam nadzieję, że już wiosną. O, tak. cudownie, tak. cudownie. Tak, w ogóle, wiesz, to też jest wspaniałe, bo mówię, dobra, to, to jest, u mnie z reguły to jest kwestia kilku telefonów mm -hmm. i ja nie potrafię z tego skorzystać, bo mam potem taką blokadę, że a co jeżeli, znowu się mm -hmm. nie uda, mm -hmm. a co jeżeli ktoś mi znowu powie, że w tym teledysku wyglądam, nie wiem, jak stara baba, mm -hmm. nie? Gdzie nie jestem starobabą i wiem, że o tym nie, że nie mhm. jestem, mhm. ale po prostu środowisko mhm. bywa, jakie bywa, mhm. nie? To jest coś, czego mm, myślę, że wielu artystów niezależnych się z tym mierzy. Mhm. Ale z drugiej strony, no, to jest twoje życie mhm. przecież. No tak. Nisio, to jest mhm. życie twoje, niczyje mhm. inne. Mhm. Nie chcę, żebym, będąc, daj Boże, mamą, nie chcę, żebym, wiesz... Kiedyś mi dziecko zadało pytanie, mama, czemu ty nic nie, nie zrobiłaś? Mhm. To jest taki mój strach wewnętrzny, że ja kiedyś nie będę, wiesz. Mm, jak będę chciała zmotywować kiedyś dziecko do mm. czegoś, to ono mi powie, wiesz. Ale ty i nic nie zrobiłaś. Mm -hmm. Nie? Mm -hmm. Boję się tego. Mm -hmm. Boję się tego i nie chcę dopuścić do tego, żeby nie być wzorem jakimś tam mm -hmm. dla, dla Ale dlatego się boisz, bo, yy, bo tak naprawdę ograniczają cię lęki, które są jakby zadawane z różnych innych stron. To nie jest twój lęk. Tak, nie? tak, no. dokładnie. Dokładnie. Bo to co innego, jakby, jakby człowiek w jakiś sposób nie chciał, tylko był przymuszony, a ty masz w drugą stronę, żebyś chciała, ale to wszystko, co To gdzieś uderzało, jeszcze we mnie tak, tak mm -hmm. jeszcze gdzieś to we mnie rezonuje mm -hmm. niepotrzebnie. Mimo a w, to, że to minęło tyle czasu, mm -hmm. nadal to we mnie jakoś tam, wiesz. Mm -hmm. A w tej branży, mm -hmm. nie, powiedzmy, jest tak, że będąc wierzącym, jest trudno? Czy to, czy tego się nie odczuwa? Bo ja, ja mam, obserwując dzisiejszy świat, mam takie wrażenie, że no, są ludzie, którzy się w jakiś sposób przyznają, są bardziej otwarci w tym temacie. Mhm. No ale jest moim zdaniem jest trudno. Jest trudno, bo, bo często są takie sytuacje, w których mm, musisz w jakiś sposób. Yy, to jest moje doświadczenie, zaprzeć się trochę. Mhm. I jak się nie zaprzesz, no to, no to nie no to jakby stracisz, nie? Wiesz co? Już paradoksalnie, dobra, w tym świecie stracisz, nie? No bo. No tak. No. E Kurczę, staram się to ubrać jakoś tak, żeby to miało ręce i nogi. Eee, teraz, przez dłuższy czas, w środowisku muzycznym wiara była kartą przetargową do tego, żeby występować gdzieś. Mhm. Mnóstwo osób nagle postanowiło przejść na wiarę i mówić o tym strasznie głośno, mhm. tylko po to, żeby zdobywać kontrakty, na przykład, nie? Znaczy nie może nie kontrakt, występować na koncertach czy coś, bo wiara była kartą przetargową w wielu miejscach. Ja mm, nie jestem osobą, która się wiesz, obnosi z wiarą. Nie to, że jej się wstydzę, broń Boże. A jeżeli ktoś mnie spyta, czy jestem katolikiem, jestem katolikiem. Tak, wierzę w Boga, chodzę do kościoła, modlę się. Myślę, że mam dobrą relację teraz, już. Z Bogiem. Ale to nie jest punkt zaczepienia mój. Wiesz? To nie jest coś, czym ja żongluję. Mm -hmm. Co wykorzystujesz. Co wykorzystuję. To jest po prostu we mnie, to ze mną rezonuje, koniec, kropka. I mm, nigdy też nie, nie miałam problemów ja osobiście z tym, że skoro wierzę, to, nie wiem, ktoś mnie źle traktuje z tego tytułu. Nigdy tego nie doświadczyłam. Ja w ogóle bardzo mało rzeczy takich trudnych doświadczyłam. Za, za, zarówno jeżeli chodzi o takie rzeczy typu, nie wiem, no, wyśmiewanie mnie w szkole. Nie miałam tego nigdy. Może, może dlatego, że byłaś taka, że, ty, ja że tak zobaczyli, myślę... że nie ma sensu cię wyśmiewać, bo to ci nic nie zrobi. Tak. I trochę chyba o to chodzi, że jeśli pokażemy, że to nam coś robi. To no ja nie chcę, żeby to źle wybrzmiało, bo to nie oznacza, że mamy się zapierać tego, że coś nas dotyka, ale, ale trochę tak jest, że trzeba. No i mówię to z własnej perspektywy, zawalczyć o to, żeby siebie pokochać, bo wtedy jesteśmy nieodruszeni. Mhm. Jakby no, chodzi o to, żeby siebie pokochać. Nie, że ktoś ma nas pokochać. Nie. Jak oprzemy na czymś innym, nie sobie i temu, co Pan Bóg nam dał, a skoro, no, no nie wiem, ja jakoś tak bardzo, bardzo to łączę. Że jakby moje życie jest darem Pana Boga dla mnie samej. Jak ja to przyjmę, mhm. że tak jest, pokocham siebie, no to nikt z to nie uderzy. Co nie tak. znaczy, że jestem w tym miejscu, ale walczę o to, nie, żeby mhm. tak było. I może dlatego tak, tak było, że, że Ty to miałaś. Tak. Nie? Że Ty to miałaś. Bo ja byłam było ostrzeliwane, nie? Ale miałaś. Możliwe. Ja byłam mhm. też głośną dziewczyną, która rzucała chłopakami po ścianach, wiesz? No bo tak było. Mhm. Tak było. I ja. Mm... Może przez to właśnie, tak jak wspomniałaś, że ja nie pozwalałam mm -hmm. na to. Mm -hmm. Bo oni chyba wiedzieli, że, te, że to nic nie da. Owszem, pewnie ktoś tam gadał, mm -hmm. ale nigdy, nigdy nie odważył mi się nikt powiedzieć nigdy w twarz. Mm -hmm. Jedno, miałam sytuację z moim wlefistą kiedyś tam. Mm -hmm. Ale to w ogóle nawet nie ma o czym wspominać, bo y, został spacyfikowany od razu. <laughs> <laughs> ale wiesz, ja byłam dzieciakiem, który był bardzo aktywny. Mm -hmm. To nie jest tak, że ja byłam. Y, ja nie byłam otyłym dzieckiem, tak sobie. Tak myślę. Z tego, ja zaczęłam, wiesz, ja zaczęłam dojrzewać. zaczęła, wiesz, jak to kobieta, jak to dziewczyna. Zaczęło wszystko się kształtować. I, i wtedy zaczął się taki, um, taka rozmowa bardziej na ten temat, nie? Ale nigdy nie doświadczyłam, wiesz, że ktoś, nie wiem, ktoś się ze mnie śmiał. Chyba nikt się po prostu tego nie odważył zrobić. Zresztą, wiesz, ja byłam na scenie. Ja miałam mikrofon w ręku. To ja, wychodząc na scenę, śpiewając. Wiesz, będąc, jaką jestem, jakby ja robiłam wrażenie. Wiesz, mi chłopaki w liceum z czwartej klasy mówili, cześć. No nie z no pierwszej no, no, kochana. No tak. Jeszcze z mechanicznego techniką, wiesz, było cześć, Ole. Cześć. Wiesz, no, bo ja śpiewałam, i jakby nam jakby ten głos, ten dar, który otrzymałam, był moją kartą przetargową do tego, że nikt nie odważył się. Obrażać mnie z tytułu mojego wyglądu. Owszem, po wojsie szambo wybuchło, bo ono wybuchło, bo zdarzały się, wiesz. Tylko ja się starałam, no znaczy co starałam ja ale po prostu ją obracam w żart. To tam było, wiesz, o, że wieśniara i jej matka musi dobrze gotować. Moja mama jest świetną kucharką, no co, no co poradzę. Świetnie gotuje, jest najlepsza na świecie, uwielbiam jej kuchnię. Wieśniara, tak, jestem ze wsi. Nie uważam tego, że to jest mój y, jakiś wiesz. To jest dla mnie ogromna chluba, że jestem dziewczyną ze wsi. Ja jestem nauczona wielu rzeczy z tytułu tego, że się wychowałam na, 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 na wsi, nie? Ja mam nadzieję, że po prostu w tej rozmowie zainspiruje się wiele osób właśnie tym, że. Przecież możesz w siebie uwierzyć. Nie, nie, nie dać się zagłuszyć tak. nie, temu wszystkiemu, co z zewnątrz mówi, jesteś taki, taki, taki. Żeby nie mówić tamtym głosem, żeby uwierzyć w siebie, ale w takim ja, zdrowym, podejściu. zdrowym podejściu. Tak, bo, bo, bo właśnie o to chodzi. Uwierzyć w siebie w takim sensie, kocham siebie i wiem, co mam. Wiem, co mam. Nie, nie boję się powiedzieć, że jestem w tym dobra. Tak. Nie dam się sobie odebrać tych talentów albo po prostu tego, co jest moją siłą. No nie? Dokładnie. A jednocześnie Dokładnie. nie, nie zaprę się siebie w imię czegoś, co ktoś mi tam oferuje, tak, prawda? Tak. Bo ja jestem wystarczająca mhm. w tym momencie, w którym jestem. Mhm. Nie zmienisz mnie po to, żeby uzyskać korzyści, mhm. nie? Jeżeli chcesz osiągnąć coś ze mną, zrób to tu i teraz. Mhm. Bo bo to przecież ja nie jestem w stanie tego zrozumieć jak ludzie się wiesz zmieniają na poczet kogoś przecież to z ciebie wyjdzie mhm. prędzej czy później to zawsze wychodzi jak ktoś nawet porównam to do nie wiem do jakiegoś związku na przykład jak ktoś się wiesz pierwsze spotkanie mhm. nie starasz się zrobić jak najlepsze wrażenie jesz sałatkę przy chłopaku no bo ja im zawsze sałatki mhm. a potem masz ochotę na schabowego idziesz do domu i jesz tego schabowego mhm. albo spotykacie się już trzy lata Miesz, nie wiem, mieszkacie ze sobą, robicie różne rzeczy razem i wychodzą te wszystkie rzeczy, które ty spróbowałaś ukryć. Ale po co to ukrywać? Jesteś jaka jesteś, bierzesz mnie w takim pakiecie albo mnie nie bierzesz. Kropka. To jest najprostsze, ale i najtrudniejsze do zrozumienia. I ja też mam mnóstwo rzeczy jeszcze do przerobienia, które, y, których muszę się nauczyć, które chcę w sobie przepracować. Ale uważam, że. Y, Bycie sobą jest najlepszą, najlepszą walutą. Bo owszem, można eksperymentować z wizerunkiem, można, można chudnąć, można przytyć, możesz nosić spodęki w zimie, jak chcesz. Wiesz, jakby to, to, to może są i, i trywialne, i, i głupie porównania, ale chodzi mi po prostu o to, że nie ma nic złego w tym, jeżeli szukasz siebie. No i przede wszystkim jesteś w zgodzie z samym i sobą. I jesteś w zgodzie z tym z samym mhm. sobą. Bo jeżeli ktoś mi mówi, że chce schudnąć, bo chce czuć się lepiej. Good for you. Mm -hmm. Świetnie, rób to, mm -hmm. będę cię wspierać. Piąteczka. Ale jeżeli ja słyszę, że ktoś chce schudnąć, albo musi schudnąć, bo za trzy miesiące bierze ślub. Mm -hmm. I on musi schudnąć, bo nie ja mówię, ale to coś ślub się nie odbędzie za trzy miesiące, jak nie schudniesz? Nie no wiesz, no ale to będzie taki wyjątkowy dzień, bym chciała. Mówię: no dobrze, jest wyjątkowy dzień. Ja się bardzo. Ja rozumiem. Ja sama w tym roku biorę ślub. Mm -hmm. uh. Tak, biorę ślub w tym roku. I też chcę wyglądać w tym dniu absolutnie wyjątkowo i najpiękniej na świecie. Ale ja nie chcę, żeby to zostało, jakby wiesz, ta, ta, ta otoczka ślubna została zagłuszona. Nie wiem, moją suknią ślubną, czy czymś innym. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja będę pod ołtarzem z moim mężem, już wtedy. Mm -hmm. to jest wspaniałe. Będę z moim mężem i będziemy sobie, wiesz, tam przysięgać tą miłość i uczciwość małżeńską, nie? Mm -hmm. Że to jest najistotniejsze. Że ja pójdę tam, przed Bogiem powiem mu, to mój ci on. Mm -hmm. Rozumiesz. To jest najistotniejsze. Czy ja będę miała prostą sukienkę, czy będę miała sukienkę jakąś tam, nie ma to dla mnie jakiegoś szczególnego znaczenia. Skoro pokochał mnie w dresie, za smarkaną, w ogóle to też nasza historia jest wspaniała, bo on się przyjechał do opiekować, kiedy miałam covid -a. I mm, mówię, nie, ja nie, nie zdobyłam mojego, jakkolwiek brzmi mi zdobyć, nie zdobyłam mojego narzeczonego, wiesz, na piękny makijaż, na sałatkę, tam, Cezar. <laughs> ja. On przyjechał do mnie w momencie, kiedy, tak jak mówię, miałam gorączkę, wiesz, lało mi się z nosa, bo mam w takim, dostałam od mamy na 16 czy 17 urodziny taki, mm, taki puchowy y, szlafrok i ja siedziałam w tym szlafroku, taka, wiesz, pokulona, a on mimo wszystko przy mnie został i się mną opiekował. I to jest dla mnie największy dowód miłości, że nie, nie, nie jesteś z kimś w momencie, kiedy jest cukierkowo i nie jesteś ze sobą Szczęśliwa tylko wtedy, kiedy jest cukierkowo, ty kochaj się w momencie, kiedy jest najgorzej. Bo jeżeli ty kochasz siebie, kiedy jest najgorzej, nawet dla ciebie, ale i głaszczysz się jakkolwiek brzmi głaskanie, ale że jakby wspierasz sama siebie, to tym wsparciem jesteś w stanie też obdzielić ludzi, których kochasz. Jeżeli kochasz siebie, jeżeli nie masz tych podwalin, że ty jesteś dla siebie najważniejsza, to ty ze sobą spędzisz resztę życia. To tej miłości nie będziesz w stanie komuś. No tak, komuś. bo my w ogóle o tym zapominamy. Że my musimy sami z sobą żyć. Tak! To jest, to jest chyba najgorsza kwestia. Jak, jak zaprzesz się i będziesz coś udawać, wejdziesz w małżeństwo, to i tak wyjdzie. Udusisz się w końcu w, tym, mhm. y, w tej pozie. Tak. Więc nie, nie może być nawet najmniejszej rzeczy, w której samej sobie zaprzeczasz, bo się udusisz w końcu. Tak. I to wytrzymasz wybuchnie. długo, ale to w końcu wybuchnie. Mhm. To jest najistotniejsza sprawa. To nie jest tylko kwestia yy, wiesz, prywatnego życia. Każde, każdej części twojego życia. Jeżeli mówisz komuś, że mówisz po włosku, a po włosku mówisz yy, parle italiano, no to to też wyjdzie, tak? Zaprzeczanie, yy, wiesz, yy, jak ktoś nie wiem, yy, mówi, że... Yy, nie wiem, czy oglądałeś y, kiedyś y, taki prog nie program, tylko taki serial Friends, nie? I tam była Phoebe, która nie jadła mięsa, mhm. ale spotykała się z kimś, kto jadł mięso, więc ona stwierdziła, że też będzie jadła mięso. No i zjadła to mięso, po czym wybiegła z pokoju, powiedziała, że nie będę w stanie jeść tego mięsa. I to jest dokładnie to, o czym mówimy teraz. Jeżeli ja miałabym teraz pójść do fryzjera, poformować włosy na niebiesko, schudnąć te 40 kilo, mhm. chociaż nie wiem, czy to, to by było wystarczające. Nie wiem, nie wiem. Ale być w kanonie, który był mi proponowany, to ja Nie wiem, chyba musiałabym wziąć przykład nie wiem z Hany Montany. Rozumiesz, że ta niebieska to byłaby peruka, którą bym ściągała, a w domu byłabym tą Olą. Tylko że to to no to jest trudne. U mnie też jest trudne, bo ja jestem identyczna na scenie jak i w domu. Ja nie rozgraniczam tych dwóch rzeczy. Wiesz, ja jak jestem na scenie i chcę zdjąć buty, to zdejmę buty. Jak chcę powiedzieć żarcik w trakcie koncertu, to jego ja po prostu powiem. Tak samo jest w domu. Ja nie rozgraniczam tych, że na scenie wchodzę w jakąś pozę. Nie robię tego, nie umiem tego robić. Może to też jest błąd. Może to, bo, bo, bo dużo ludzi potrzebuje kreacji scenicznej. Ja chyba jeszcze tego nie umiem zrobić. No jesteś autentyczna po prostu. I myślę, że to jest też coś, o czym często zapominamy i zapieramy się z siebie. W sensie, to, to myślę, że to jest taka trochę choroba y, świata, bo właśnie, próbujemy się wpasować w jakieś kanony, y, wstrzelić w jakieś ramki, y, bo wydaje nam się, że wtedy nas ktoś będzie chciał bardziej, albo w ogóle będzie chciał. To jest coś, co absolutnie dotyczy mnie, więc dlatego może jestem w stanie jakoś o tym mówić, mm, a chodzi o to, żeby być autentycznym. A nie, I, i, to, I to jest też to, co, co Pan Bóg nam cały czas mówi. Y nie? Biorę cię takiego, jakim jesteś, właśnie bądź takim, jakim jesteś. Jakby chciał wybrać Piotra, który jest, nie wiem, cieślą albo coś tam, to by takiego wziął, ale wziął Piotra, rybaka. Tak. I on zaakceptował to. No? Po prostu. A nie uważasz, że a propos takich sytuacji to też jest kwestia wpasowania się, bo mamy jakieś takie złe naleciałości jeszcze sprzed jakby x lat, że jakby wychodzenie przed szereg nie jest no akceptowane? Tak. Mhm, tak. Wiesz, jakby wy wyróżnianie się nie jest okej. Okay. Tak, uh -huh. Bądź cicha, bądź spokojna, nie mów za głośno, nie rób tego, bądź cichy, bądź spokojny, bo to pójść absolutnie nie ma znaczenia. Wiesz, jeżeli wychzywasz się przed szereg, musisz mieć świadomość tego, że zostaniesz zbombardowany. Bo tak może być. Bo tak może się wydarzyć. Owszem, trafisz na świetnych ludzi, ale trafisz też na, na straszne gnojówy, które będą ci kopać doły non-stop pod tobą. Tak samo jest z tym światem wchodząc do tego świata, za każdym razem powtarzam to na spotkaniach z dzieciakami, z dorosłymi, z ludźmi, z którymi współpracuję na co dzień, że wchodząc do tego świata, trzeba mieć świadomość tego kręgosłupa moralnego, który zbudowali moje, zbudował mi mój dom rodzinny. Bo jeżeli ten kręgosłup jest na jakimś cienkim, wiesz, na, jakim, na, małym, na małym, na mojej podwalinie, no to jest bardzo ciężko. Bo ty się gubisz w pewnym momencie. Nie wiesz, kim jesteś. No bo nie wiesz. Mnie, ja to mysz, trzymało, na... mnie to trzymało, wiesz, w takich rydzach, bo ja wiedziałam, kim ja jestem. Oprócz tego, że muzycznie szukaliśmy wielu rzeczy, bo nagrałam jedną, jedne utwory, nie wiem. Teraz rzucamy jakimiś tam, wiesz, tu rokową płytę zrobiliśmy. Tu zrobiliśmy płytę folkową, tu zrobiliśmy płytę pop, tu zrobiliśmy techno, tu zrobiliśmy soul jazz, wszystko. Ja muzycznie nie miałam zielonego pojęcia, kim jestem, i nadal tego szukam po tamtych wszystkich perturbacjach. Ale to, że ja wiedziałam, kim jestem jako człowiek, to mi pozwoliło wygrać w tym wszystkim, bo ja nie zatraciłam siebie, swojego jestestwa, swojej wiary, swojej rodziny, przez to, że ten kręgosłup moralny był na tak silnych fundamentach, jak miłość, wsparcie i zrozumienie. I ja wiem, że wielu ludzi nie ma tylu szczęścia, zdaję sobie z tego sprawę, więc tym bardziej. Jestem tak totalnie wdzięczna za moją, za moją rodzinę, która jest ze mną Non stop. Ja nie, nie mówię, że my jesteśmy super, wiesz, idealną rodzinką. Bo no nie są ma różne, chyba takiej nie bo ma. Bo nie ma idealnych takiej. rodzin. Ale ja, jako najmłodsza córa moich rodziców, wyniosłam dużo miłości i wsparcia z tego domu. I ja go niosę nadal w świat. I co jest totalnie też wspaniałe, że ja to mam. Dzięki nim. I zawsze to powtarzam. I dzięki nim mam ten kręgosłup moralny, który pozwoli mi to wszystko przetrwać. Że nie uważam, że praca w McDonaldzie to wstyd, bo to nie był wstyd. Nigdy nie jest wstyd, żadna praca nie jest wstydem, jeżeli macie doprowadzić do Twojego celu. A co ważne, to wrócę do tego właśnie, co yy, tam mówiłam jakiś czas temu, mhm. o czym rozmawialiśmy w aucie, że też jest ważne, że nawet jeśli nie masz tej podwaliny, to ty możesz być tą która da tą podwalinę jako pierwszą, Dokładnie, nie? dokładnie. Bo, bo nawet jeśli rodzice Ci dodali, to ktoś im to musiał dać, ale był jakiś taki moment, w którym może ktoś zbudował to jako pierwszy, nie? Tak. Nie da się mieć idealnego po prostu życiorysu. Tak. Nawet Jezus nie miał idealnego. Jak się popatrzy na Jego przodków, nie miał. Nie miał. Nie miał. Tak. I właśnie On daje nam ten przykład. Nawet w moim drzewie genealogicznym nie było idealnie, nie? W moim też nie. No, w sensie nie mówię, że w moim, tylko że w Jezusie, ale Aha. po prostu, no. W sensie on nam mówi, że, że tam, wiesz, ymm, można byłoby powiedzieć, no dobra, ale on tam miał jakąś taką cudzołożnicę czy prostytutkę, no po prostu, no tak, no, ta, ta, bo chce nam pokazać, że nie musi być idealnie, ale ty możesz być tym pierwszym. Tam ten grzech, grzech cię nie zatrzymuje. Właśnie po to przychodzę jako miłosierny, że zabieram to i możesz iść dalej. I chodzi o to, że na, jakby mówię to do tych osób, które e, mówią: No dobra, ale ja nie mam tego, co ona ma. Jak mam zacząć? No właśnie, możesz zacząć. To może stać się Twoim. Ja chcę to zmienić. Chcę być tym, który chce, żeby za dwa, trzy pokolenia powiedział: Bo moja babcia sprawiła, że byłem tak kochany, że się nie zaparłem. Tak. Właśnie o to chodzi, mm -hmm. że możesz to złamać swoje ręce. Tak. Że okej, okay, super, możesz być wdzięczny za takie podwaliny, ale możesz sam się stać tymi podwalinami. Dokładnie tak. Ale, że. Żeby wyciągnąć to, że Pan Bóg mówi: Jesteś, ty jesteś. I oczywiście możesz skorzystać z tego, co masz, ale ty sam jesteś i możesz, no nie. I to, to jest właśnie niezwykłe, żeby odnaleźć w sobie tę siłę, żeby, żeby nie zaprzeć się siebie i uznać siebie jako człowieka, e, który ma możliwości, tak. nie? który ma możliwości kochać. Mhm. Moim zdaniem to jest coś, co razem z wolnością e, mamy. Tylko to no, czasami może być tak głęboko ukryte i tak, poranione, jest... Że, że jest trudno. Ale no, mamy to. No to trzeba, to trzeba też w sobie znaleźć. Tak samo wiesz, te, te historie, o których spotkałam, nie raz, nie dwa, które, które miałam gdzieś tam na przestrzeni tych dziesięciu lat i w internecie i nie tylko, jakby nauczyły mnie takiego ogromnego szacunku do tego mojego. Znaczy, nie, nie nauczyły, utwierdziły mnie w szacunku. Do tego domu, który miałam, do tej rodziny, którą miałam, do pracy moich rodziców, którzy tak jak yy, wspomniałam Ci wcześniej, mogą sobie przybić naprawdę taką siarczystą piąteczkę za to, jak wychowali trzy córy że my jesteśmy ze sobą dla siebie, że mam wsparcie w siostrach, że mamy, że mają, one mają wspaniałe córki, które absolutnie kocham totalną miłością i wiem, że i zarówno i Anastazja, i Julka, i roczna Zuzanka, czyli to są, to są moje trzy, moje siostrzenice, też są wychowywane w domu pełnym miłości, pełnym zrozumienia i że te dzieci pójdą w ten świat w zupełnie innym, wiesz, z, inną, z innym mindsetem, nie? Że y że możecie też robić wszystko, bo skoro ciociola jeździ po świecie i daje radę, skoro macie takich super dziadków, tak jak moi rodzice, nie? Że macie tak wspaniałych rodziców, możecie zrobić absolutnie wszystko. To jest tak ważne. To jest tak ważne, żeby w tych dzieciach zaszczepiać tą miłość do siebie. Czyli kluczem właściwie do wszystkiego jest miłość. Jest miłość, tak. Tak. Przysz, jak kochasz siebie... Jesteś w stanie wtedy przyjąć, że jesteś kochana. Tak. I możesz kochać. Tak. To jest wszystko. Kochaj siebie, przyjmij, że jesteś kochana i kochaj innych. Tak. Nie? Amen. Amen. Niezwykłe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że tutaj było tyle wątków, że ludzie znajdą tutaj coś dla siebie. Jeśli chcieliby nas wesprzeć, to zostawiamy wszystko w opisie. Zostawimy też namiary na Instagrama Oli, polecam. Właśnie dużo, dużo dobrego tam znajdziecie, szczególnie teraz z przygotowań ślubnych, jak, jak nie ulec temu, czego ludzie mogą od nas oczekiwać, tak czego nie robić, czego nie chcieć. Tak i no i czekamy. Czekamy. Ja też. E, na singiel, dwa płyty. <grymne> tak, <grymne> tak. Bardzo jest. Ci bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo za, za rozmowę. Było super.